Po pierwsze, zostałeś okradziony. Gdy wspomnisz o swojej przeszłości, będziesz słyszał gaslighting oraz uwagi od ludzi wokół, którzy lekceważą twoje przeżycia. Powiedzą, każdy ma ciężkie dzieciństwo. Błąd! Nikt nie ma idealnej rodziny. Lecz narcystyczny rodzic to unikalne piekło. Są to dziesięciolecia codziennego poniżania, wrednych zachowań, małostkowości, manipulacji oraz gaslightingu. Te rzeczy uszkadzają twoją duszę od środka. I właśnie, że tak, zostałeś okradziony. Bo każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wypełnione bezwarunkową miłością i akceptacją ze strony rodzica, który widzi je i ceni, który nie jest egoistyczny i skupiony tylko na sobie, który ma empatię i potrafi postawić potrzeby dziecka na pierwszym miejscu. Jeśli nie dostałeś od rodzica tych rzeczy, to zostałeś okradziony. Gdy zdasz sobie z tego sprawę, będziesz czuł rozgoryczenie, żal, smutek i wściekłość. Dzieciństwo mamy tylko jedno, a gdy tych rzeczy nie otrzymamy, to tak jakbyśmy zostali pozbawieni zaspokojenia podstawowych potrzeb w naszym życiu.